Witam Państwa serdecznie. Chciałabym na wstępie bardzo serdecznie podziękować Panu Profesorowi Janowi Kotwicy, prezesowi Olsztyńskiego Forum Naukowego, za zaproszenie mnie do prezentacji dzisiejszego wykładu. Gorąco dziękuję Pani Profesor Kozłowskiej za ciepłe słowa dotyczące mojej osoby. Szanowni Państwo, zdrowie, dobre samopoczucie i jakość życia są chyba ważne i bliskie każdemu człowiekowi. Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, proszę Państwa, zdefiniowała jakość życia jako stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagania. Najważniejszym czynnikiem decydującym o jakości zdrowia jest, o jakości życia, przepraszam, jest stan zdrowia. Jest on determinowany, stan zdrowia jest determinowany czynnikami genetycznymi, a więc czynnikami gospodarza, zachowania, sposobem życia, stylem życia, na przykład papierosy, alkohol, albo aktywność fizyczna i wypoczynek, status społeczny i warunki środowiskowe, czystość powietrza, wody, jakość żywności, warunki mieszkaniowe. Ważnymi determinantami stanu zdrowia są choroby tzw. cywilizacyjne, jak miażdżyca, otyłość, cukrzyca, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, choroby wrzodowe, nerwice i choroby dietozależne, na które chciałabym zwrócić szczególną uwagę. Choroby cywilizacyjne są następstwem zmiany stylu życia i starzenia się społeczeństw. Ze zwiększoną częstością występują w krajach o wysokim stopniu urbanizacji i rozwoju społeczno-gospodarczego. Choroby dietozależne o dużym znaczeniu epidemicznym obejmują przewód pokarmowy. I dzisiaj o tym będziemy mówić najwięcej. Upadek krążenia, osteoporozę, niedokrwistość spowodowaną niedoborem żelaza, niedobory jodu i innych makro i mikroelementów w diecie, alergie i nadwrażliwość pokarmową, w których etiologii znajduje się również nieprawidłowy sposób żywienia. Proszę Państwa, skoro mamy mówić o żywności probiotycznej, o żywieniu, więc nie sposób pominąć przewodu pokarmowego, bo to właściwie wiąże się z przewodem pokarmowym. I tylko dla przypomnienia wymienię, że składa się on z przeryku. Och, przepraszam bardzo, ja może wskaźnik. Składający się z dwóch takich zasadniczych części. Dwunastnica, jelito czcze i jelito kręte lub nazywane też biodrowym, które poprzez jelito ślepe przechodzi do jelita grubego, kończącego się jelitem prostym. To jest tak dla przypomnienia tylko. Otóż proszę Państwa, funkcje, główne funkcje przewodu pokarmowego to trawienie pokarmu, absorpcja, czyli wchłanianie składników odżywczych, oraz transfer treści pokarmowej. Trawienie pokarmu rozpoczyna się już w jamie ustnej. Zachodzi tam rozdrabnianie i mieszanie pokarmu z enzymami. Dlatego dietetycy zalecają powolną konsumpcję, powolne spożywanie, żeby jak najlepiej rozdrobnić pokarm i wymieszać go z enzymami, co ułatwia potem jego trawienie. W żołądku pokarm jest emulgowany i mieszany z sokiem żołądkowym oraz enzymami trawiennymi. Sok żołądkowy to jest kwas solny, bardzo kwaśny, o niskim pH, pH 2. Główne trawienie
i wchłanianie składników odżywczych oraz nieodżywczych, jak woda i rozpuszczone w wodzie związki mineralne, zachodzą w jelicie cienkim. Niestrawione części, składniki pożywienia przechodzą do jelita grubego, niewykorzystane przez organizm. I tam, proszę Państwa, są przetwarzane przez bakterie, które żyją w przewodzie pokarmowym, kolonizują go z tych niestrawionych części. W zależności od tego, jaka mikroflora zasiedliła przewód pokarmowy, powstają związki toksyczne dla organizmu, szkodliwe, nawet rakotwórcze, albo związki korzystne, wytwarzane przez bakterie fermentacji mlekowej, które nazywać będziemy probiotykami. Te metabolity to są krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które są wchłaniane w jelicie grubym i one mają działanie troficzne, tak się określa. To znaczy, one odżywiają komórki nabłonka jelita, śluzówki, ale odżywiają również komórki całego organizmu. Dostarczają, są źródłem węgla i energii niezbędnych dla pełnienia funkcji fizjologicznych przez komórki organizmu. I proszę Państwa, przechodzę teraz do mikroflory. Otóż w okresie prenatalnym płód jest żywiony przez krew matki. Przewód pokarmowy jest zupełnie nieczynny. I jest on jałowy, czy jak to woli, sterylny. W każdym razie nie zawiera nie ma tam żadnych bakterii. Dopiero w momencie narodzin, proszę Państwa, do przewodu dostają się bakterie. Najpierw są to Escherichia coli i Streptococcus. One bardzo szybko się namnażają i osiągają wysoką liczebność populacji. Zaraz za nimi, a może nawet równocześnie, zasiedlany jest przewód pokarmowy noworodka przez najkorzystniejsze dla organizmu bifidobakterie. Proszę Państwa, to jest bardzo ważna nazwa. Warto zapamiętać. Bifidobakterie, które też osiągają bardzo wysoką liczebność populacji, bardzo szybko. Ale chciałabym zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz. Proszę zobaczyć, kiedy namnażają się te korzystne bifidobakterie, następuje redukcja tych, powiedzmy, mniej korzystnych bakterii Escherichia coli i Streptococcus, bo potem będę te bakterie nazywać oportunistycznymi. Równocześnie zasiedla przewód pokarmowy bakteria Lactobacillus, też korzystne bakterie, też bakterie fermentacji mlekowej, ale one już są w mniejszych ilościach. No, z opóźnieniem, ale zasiedlany jest przewód pokarmowy również przez ścisłe bezkrenowce, to jest Bacteroides, Eubacterium, Proteococcus C, które dominują w przewodzie pokarmowym przez całe życie, do końca życia. One są oportunistyczne również. Wyjaśnię to. I proszę Państwa, i ostatnia grupa, to są ścisłe bezkrenowce, przetrwanikujące, należące do rodzaju Clostridium. Te bakterie są najgroźniejsze, najgorsze. I proszę Państwa, na co jeszcze chciałabym zwrócić Państwa uwagę? Więc bardzo wcześnie, już podczas karmienia mlekiem matki, ta mikroflora się stabilizuje. Proszę Państwa, tworzy się taka naturalna równowaga. Nazywamy ją homeostazą. I ta w zdrowym organizmie, ta równowaga, proszę Państwa, trwa przez całe dorosłe życie, aż do okresu starzenia się organizmu, kiedy organizm zaczyna się starzeć. Co się wtedy dzieje? Okropne rzeczy. Tragedia. Otóż, proszę Państwa, te najbardziej szkodliwe bakterie zaczynają wzrastać, ich liczba zaczyna wzrastać, a najkorzystniejsze ulegają redukcji. I to jest najgorsze. Dlatego w starszym wieku odżywianie, właściwe odżywianie organizmu i uzupełnianie tej korzystnej mikroflory jest ogromnie ważne. Proszę Państwa, pan profesor Gibson z Anglii podzielił, proszę Państwa, o mikroflorze przewodu pokarmowego
mówimy, że to jest mikroekosystem, bo one tworzą ekosystem. One wypełniają przyrząd pokarmowy. O czym jeszcze powiem? Więc podzielił, proszę Państwa, ten mikroekosystem na dwie części. Lewą część, chciałoby się powiedzieć lewicę, ale nie będę tego mówić. Proszę Państwa, to są bakterie chorobotwórcze, bardzo szkodliwe. No, proszę Państwa, wszyscy wiemy, ile szkody bakterie chorobotwórcze czynią człowiekowi. I w środku znajdują się, na osi, znajdują się bakterie, które są i po lewej stronie, i po prawej. To znaczy, są szkodliwe wtedy, kiedy organizm jest osłabiony, kiedy przeżywa stres, kiedy jest niewłaściwie odżywiany. To wtedy te bakterie są szkodliwe. Czynią wiele szkody organizmowi. Po prawej stronie są tylko dwie grupy, dwa rodzaje bakterii. To jest bifidobakterium, o którym Państwu wspominałam, i lactobacillus. To są bakterie fermentacji mlekowej. One są tylko korzystne. One nie wykazują żadnych cech chorobotwórczości. Nie stwierdzono to dotychczas. Ja będę mówić o ich funkcjach, więc teraz to pominę. Tutaj są wymienione funkcje. Przepraszam, że po angielsku, ale ponieważ najczęściej publikujemy i korzystamy z literatury angielskiej, trudno wszystko przerabiać. I proszę Państwa, te cyfry to oznaczają liczebność populacji i tutaj widzimy bakterie, które Państwu pokazywałam, które dominują. I dominują przez całe życie. Potem są bifidobakterie, troszeczkę niższa liczba. No i proszę Państwa, patogenów jest zwykle niewiele, ale wtedy, kiedy jest dużo bakterii korzystnych. A w ogóle to chciałabym powiedzieć, proszę Państwa, że w przewodzie pokarmowym żyje około 10 do potęgi 14 komórek bakteryjnych. To jest 100 bilionów. I jest to liczba dziesięciokrotnie wyższa od liczby wszystkich komórek ciała człowieka. A więc dlatego mówimy o tej mikroflorze, że to jest mikroekosystem. To jest środowisko specjalne. Najmniej tych bakterii, to w ogóle nie ma w przemyku, tylko te, które znajdują się w żywności. W żołądku jest niewielka liczba. Troszeczkę słabo widać, ale ja będę mówić 10 do potęgi 4. To jest, proszę Państwa, kilka do kilkunastu tysięcy komórek. To są lactobacillus, te korzystne bakterie i streptokokus, ale tylko te, które są oporne na kwaśny odczyn. Przeżywają w tym kwaśnym środowisku żołądka. A i w tym żołądku najczęściej jednak występują mikroorganizmy chorobotwórcze. To są drożdżaki, Candida albicans. Wystarczy, że człowiek przyjmuje oralnie antybiotyki i niszczy mikroflorę, bakterie przewodu pokarmowego, to wtedy namnaża się właśnie grzybica. To wtedy choruje na grzybicę. I to jest Candida albicans. To są mikroorganizmy kwasolubne, dlatego żyją w żołądku. Drugą bakterią jest Helicobacter pylori. I ja potem jeszcze Państwu troszeczkę więcej powiem, bo to jest bardzo ciekawa bakteria, a jednocześnie potem, proszę Państwa, no cóż, jest dwunastnica, tu jest troszeczkę już więcej bakterii, ale niewiele. Następnie jelitocze, też tutaj już jest większa liczba. Dochodzi do 10 do 7. To jest, proszę Państwa, 10 milionów komórek w jednym gramie treści. I tutaj mamy już jakościowo więcej, pojawiają się bakterie, które dominują. No i oczywiście Candida albicans, która będzie towarzyszyła człowiekowi przez cały czas w przewodzie pokarmowym będzie i nie tylko w przewodzie pokarmowym, bo także wywołuje stany zapalne w drogach rodnych. Następnie jelitokręty. Tutaj liczba bakterii osiąga już 10 do 8 i jakościowo się też rozszerza. Najwięcej bakterii. 10 do 15. I tu już są różne rodzaje gatunki. Proszę Państwa, w przewodzie pokarmowym żyje kilkadziesiąt rodzajów bakterii, które obejmują setki, nawet szacuje się do 1000 gatunków bakterii. Jest to ogromnie dużo, ale bez tej mikroflory trudno byłoby żyć człowiekowi, o ile w ogóle możliwe. No i proszę Państwa, tak
przechodzę już do probiotyków i chciałabym, proszę Państwa, poinformować, że w Starym Testamencie, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jest napisane, że Abraham zawdzięczał swoją długowieczność konsumpcji kwaśnego mleka. Oczywiście chodzi o mleko samoczynnie ukwaszane, mleko fermentowane. Takim mlekiem w starożytności, proszę Państwa, okładano ropiące rany. W takim mleku przechowywano mięso lub serwatce. Te bakterie były wykorzystywane również do utrwalania żywności pochodzenia roślinnego. To są kiszonki, które do dzisiaj znamy i bardzo cenimy. Określenie probiotyk pochodzi od greckiego słowa probios i oznacza dla zdrowia. A pierwszymi uczonymi, którzy na początku XX wieku, na początku XX wieku, przedstawili naukowe sugestie użycia bakterii w celach probiotycznych. I byli to laureat Nagrody Nobla Ilia Mieczynkow i pediatra francuski Henri Tissier. Według Miecznikowa mikroflora przewodu pokarmowego zależy od żywności, która umożliwia modyfikację tej mikroflory i zastąpienie mikroorganizmów szkodliwych korzystnymi. Uczony ten w wyniku wieloletnich obserwacji życia pasterzy bałkańskich przedstawił sugestię, że długie życie tych ludzi jest efektem konsumpcji produktów z mleka fermentowanego, czyli ciągle bakterie fermentacji mlekowej. Natomiast Henri Tissier zaobserwował